Coś wisiało w powietrzu i nie chodzi tu o górskie wędrówki, kiedy za chwilę ma zepsuć się pogoda. Klasa zmierzała w stronę schroniska. Minęła przy tym człowieka ubranego w długą, jednokolorową szatę oraz kapelusz, przypominający bardziej to nakrycie głowy, jakie ma czarodziej. Mruczał coś pod nosem o metrze i jeleniu. Przeszli obok niego obojętnie, uznając go za chorego psychicznie. Zajęli miejsca przy stole. Przy jednym z nich siedziała trójka znajomych, w tym jeden chłopak. Podszedł do nich ten sam człowiek, który wymyślał absurdalne rzeczy. Chłopak spostrzegł, iż makaron w kształcie liter ułożył się w jego imię i nazwisko. Kwestia klątwy, która dopadła biedaka, polegała właśnie na literach. Czarodziej pochylił się nad chłopakiem i powiedział: od dziś będziesz jeść już tylko pomidorową.